Adrian Mierzejewski bez szans na reprezentację, Dawid Kownacki walczy z hejterami oraz kto żałuje, że Lewandowski nie gra w kadrze Niemiec. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Adrian Mierzejewski nie ma na co czekać na powołanie na październikowe spotkanie reprezentacji. Jak zapowiedział Jerzy Brzęczek w niedzielnym programie Cafe Football, patrząc na to, jakich mamy piłkarzy na jego pozycję, to nie ma tematu. Tym samym 31-latek został skreślony przez kolejnego selekcjonera. Zważywszy, że pomocnik po raz kolejny jest w bardzo dobrej formie. W 11 spotkaniach strzelił 3 gole i zaliczył 5 asyst, a dodatkowo znalazł się w 11 tygodnia Ligi Chińskiej z najwyższą notą. Zrozumiałe, że jego nominalna pozycja, czyli ofensywny środkowy pomocnik, jest już zajęta, ale Mierzejewski nieraz grywał również na skrzydle, a przy obecnej formie mógłby spokojnie wygryźć z tej pozycji Błaszczykowskiego czy Makuszewskiego. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dawid Kownacki postanowił walczyć z hejterami w internecie. A wszystko zaczęło się od tego komentarza. Tutaj pozwólcie, że pojawi się cenzura, ale raczej każdy się domyśli, o jakie słowa chodzi. Jak stwierdził sam piłkarz, obrażanie jego osoby nie robi na nim już większego wrażenia, ale gdy mowa jest o jego rodzinie, to trzeba na to zareagować. Dlatego wczoraj mogliśmy na oficjalnym profilu 21-latka zobaczyć wpis, w którym opisuje, co komentujący ma zrobić, aby uniknąć spotkania z policją. Jak możemy przeczytać, musi spełnić dwie rzeczy, a dokładnie przeprosić za swój komentarz oraz wpłacić pieniądze na wybrany cel charytatywny. Co ciekawe, 7 minut po wstawieniu posta przez Kownackiego, użytkownik Sieku99 zdecydował się na przeprosiny, ale czy wpłaci pieniądze na fundację? Tego raczej się nie dowiemy. Były gracz Bayernu Leverkusen żałuje, że Lewandowski nie jest Niemcem. A dokładnie chodzi o wypowiedź Erika Meyera dla niemieckiego portalu. Szkoda, że Robert Lewandowski nie może grać dla kadry Niemiec. To kompletny napastnik. Potrafi zrobić wszystko. Strzela mnóstwo bramek. Nie ma słabego punktu. Myślicie, że Lewy byłby kluczową postacią w obecnej reprezentacji Niemiec? Piszcie w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Ja zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dzięki za oglądanie. No i czołem.